Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Słowie Bożym, moi drodzy, słyszymy mowy Pana Jezusa dotyczące czasów ostatecznych, pewnych znaków, które będą towarzyszyć, ale także i wskazań, co czynić w tych czasach. I nawet jeśli one nie są naszymi czasami, to znaczy nie za naszych czasów przyjdzie Chrystus, to i tak te wskazania pozostają aktualne, ponieważ prześladowania mogą przyjść w każdym czasie, a nawet jeśli nie będziemy prześladowani za wiarę, to trudy życia codziennego dotyczą każdego z nas i kres naszego życia przecież nastąpi. Nawet jeśli nie będzie to w momencie ostatecznego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. I Chrystus mówi dzisiaj o prześladowaniach, które niechybnie przyjdą na wyznawców Jego imienia. Każdy, kto będzie wyznawał wiarę w Jezusa Chrystusa, z powodu Jego imienia, jak mówi Chrystus, będziemy w nienawiści u wszystkich. Ale w jaki sposób ocalimy nasze życie? Chrystus daje jedną najważniejszą wskazówkę. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Wytrwałość. I chciałbym, abyśmy o cnocie wytrwałości sobie powiedzieli, która jest ważna dla każdego katolika. Bez względu na to, w jakich czasach nam przyjdzie żyć, co nas czeka jeszcze, to wytrwałość jest niezbędna. Święty Józef Sebastian Pelczar pisze, że wytrwałość właściwie w każdej sytuacji, nawet w doczesnej, jest ważna. A więc wtedy, kiedy podejmujemy się działań doczesnych, a tym bardziej, kiedy chodzi o rzeczy wieczne. Bo w rzeczach doczesnych także jest potrzebna wytrwałość. Wyobraźmy sobie, taki podaje przykład święty Józef, ktoś zaczyna budować dom, zaczyna budować od fundamentów, postawi ściany, ale nie ukończy do końca tej budowli, to znaczy nie pokryje ją dachem. Co wtedy się dzieje? Ten człowiek po prostu traci siły i pieniądze, które włożył, bo rozpoczął budowę, a jej nie dokończył. I święty Józef pisze, podobnie jest w życiu duchowym. Tak napisał. Na co się przyda, gdy ktoś zaczął żyć po Bożemu, ale potem przestał? Jeżeli nie na to, że wielką szkodę ponosi na duszy i staje się pośmiewiskiem aniołów i ludzi. Pośmiewiskiem aniołów i ludzi, oczywiście na sądzie ostatecznym. Będziemy wówczas, kiedy zaczniemy po Bożemu nasze życie, ale wcale go tak nie skończymy. I pisze święty Józef tak dalej. U chrześcijan, mówi święty Hieronim, nie patrzy się na początek, ale na koniec. Wszak święty Paweł źle zaczął, ale dobrze skończył. Judasz natomiast dobrze zaczął, ale źle skończył. A ten fakt, że był apostołem, obciążył go dodatkowo. A więc można zacząć dobrze, tak jak Judasz rozpoczął, bo przecież poszedł za Chrystusem, poszedł za Jego głosem, zostawiwszy wszystko, tak jak wszyscy apostołowie, ale jednak nie wytrwał w Jego łasce do końca. Nie wytrwał, a Chrystus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I dlatego święty Józef tak dalej pisze o tej cnocie wytrwałości, która jest naprawdę bardzo ważna, bo dotyczy samego zbawienia. I pisze tak, chociaż inne cnoty wysługują nam koronę chwały, tylko sama wytrwałość bywa koronowana. Bez niej nie można nabyć żadnej cnoty, tym bardziej doskonałości. Kto bowiem chce nabyć cnoty, powinien bezustannie walczyć i pracować. Jeżeli zaś ustaje, wnet przeciwna namiętność podnosi głowę i pociąga na drogę występku. Nie wystarczą tutaj przelotne chęci lub chwilowe wysiłki,
Nie wystarczy praca kilku lub kilkunastu lat, ale konieczna jest praca całego życia, aż do ostatniego tchnienia. Także ważna jest wytrwałość, moi drodzy, wytrwałość w każdej dziedzinie, a tym bardziej w dziedzinie duchowej, kiedy zdobywamy cnoty, a zwłaszcza kiedy walczymy o zbawienie wieczne, bo mamy wytrwać aż do końca, bo pamiętajmy, że wróg naszej duszy będzie walczył o nas, o naszą duszę do ostatniej minuty, do ostatniej minuty tutaj na ziemi. Święty Józef dalej porównuje tą wytrwałość, tak jak zresztą święty Paweł w swoich listach często odwoływał się do tego porównania, do sportowców. Jak bowiem w wyścigach ten zdobywa wieniec, który do biegu, nie ten zdobywa wieniec, który do biegu przystąpił, ale ten, kto dobiegł do mety, tak w życiu duchowym, nie ten otrzymuje wieniec świętości i chwały wiecznej, kto dobrze zaczął, ale ten, kto dobrze skończył. I oczywiście trzeba zawsze zacząć dobrze, bo bez początku dobrego nie zakończymy dobrze, ale sam dobry początek nie wystarczy. I święty Józef podaje przykład z czasów prześladowań japońskich kapłanów, którzy niestety źle skończyli. Obok tych, którzy dobrze skończyli, którzy wytrwali w swojej wierze, tam na tych trudnych terenach w Japonii, byli tacy, którzy zaparli się wiary. I on opisuje przykład takich kapłanów, no bardzo smutny. I napisał tak: niestety, ale wytrwałość jest trudna i rzadka. Podobnie dwaj kapłani, towarzysze męczennika japońskiego, błogosławionego Karola Spinoli, jezuity, wytrzymawszy trzyletnie bardzo ciężkie więzienie i przez wiele godzin palenie na wolnym ogniu, wyrzekli się na koniec zwycięstwa i Boga, a wzgardzeni przez samych katów i wrzuceni w ogień, umarli jako zdrajcy, zamiast umrzeć jako męczennicy. Łatwo się poddać, zwłaszcza w chwilach ucisku, prześladowań, tak jak owi kapłani. Wytrwali 3 lata ciężkiego więzienia. Wytrwali palenie ogniem, powolnym palenie ogniem, ale w pewnym momencie się wyrzekli wiary. I to wyrzeknięcie się wiary spowodowało wzgardę katów, którzy i tak ich zabili, ale oni nie zdobyli palmy zwycięstwa. A więc naprawdę łatwo ją zagubić. Co więc mamy czynić, żeby tę cnotę wytrwałości zdobywać, mieć ją? Święty Augustyn daje nam takie wskazanie. Wytrwałości nie można wysłużyć, bo ona jest darem, a nie zapłatą. Można jednakże wybłagać ją u Boga, który pewnych darów użycza bez prośby, jak na przykład początek wiary, inne zaś tylko proszącym, jak dar wytrwania aż do końca. Dar początku wiary nikt z nas sobie nie wyprosił. Pan Bóg sam dał nam ten dar. Ale są takie dary, których nie udzieli, jeśli nie będziemy prosić. I jednym z tych darów jest dar wytrwałości do końca. Jeśli nie będziemy o niego prosić, Pan Bóg go nie udzieli. A święci, wielu świętych, między innymi święty Alfons Maria de Liguori i wielu, wielu innych świętych, mówiło, żeby o te dwie rzeczy prosić codziennie. O miłość do Boga, by ona nigdy w nas nie zgasła, i o dar wytrwałości aż do końca. Codziennie powinniśmy się o to modlić. O te dwa dary, które zresztą są powiązane, bo ten, kto kocha Pana Boga, będzie miał za cel, jedyny cel, najważniejszy, spotkanie z Nim. A więc i gorliwość nasza w różnych postawach, naszych uczynkach będzie.
mimo przeciwności nie będziemy się załamywać. Ale jeśli osłabniemy w miłości do Pana Boga, zaczniemy sobie wybierać inne drogi, inne cele, to niestety wkrótce zapał się skończy i przy pierwszej przeciwności odwrócimy się od drogi zbawienia i od Pana Boga. Także prośmy o te dwa dary, o miłość do Pana Boga i wszystkiego, co święte, o pragnienie nieba i o dar wytrwałości aż do końca, aż do ostatniego tchnienia. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.